miejsce poezji, miejsce obrągów, zresztą taka stolica literacka też Iranu. Córka, w jakim mieście jest? No to Państwo widzicie, to jest brama Koranu, która, przez którą przechodzili wszyscy ludzie, którzy wychodzili z Shirazu. Na niej, w górnej części jest zamieszczona księga Koranu, pisana ręcznie. Natomiast to miejsce miało dawać pomyślność dla tych, którzy wychodzili z miasta, żeby bezpiecznie też wrócili do niego. Natomiast no, miasto ogrodów, miasto poetów. Wejście do mauzoleum Hafeza, jednego z kilku najbardziej znanych poetów perskich. I tutaj pewna ciekawostka. Kto z Państwa w ciągu ostatniego miesiąca czytał jakiś tomik poezji? No, sporo. Trzy osoby, tak? Wyobraźcie sobie Państwo, że Irańczycy czytają namiętnie swoich poetów. Nie powiem, że codziennie, tak? Natomiast przy bardzo wielu okazjach świątecznych oni są wyciągani, często są traktowani jako dobra wróżba, czyli otwieram sobie tomik, załóżmy, jest, zapomniałem nazwisko, jest taki tomik Ogród Różany. Otwieram sobie Ogród Różany palcem, aha, to jest moja wróżba na dzisiaj. Mniej więcej tak to traktują, ale dla przyjemności też czytają. Siedzieli sobie ludzie i wyjmowali tomiki i też czytali. My mieliśmy w przekładzie Wiza do Iranu, Orzecha chyba to jest. On jest chyba iranistą, jeżeli dobrze pamiętam. Napisał taką fajną książeczkę i tam zamieścił kilka wierszy. No i też jedna z koleżanek czytała taką gazetę przy pomniku Hafeza. Trafiliśmy też do jednego z sanktuariów, to jest sanktuarium Alego ibn Hamza. I teraz znowu, przez zupełny przypadek nie wiedzieliśmy, że coś takiego funkcjonuje. To nie było najważniejsze sanktuarium w ogóle w tym mieście. Szliśmy po drodze, wchodzimy, dobra, zobaczymy jak tam jest. Oczywiście dziewczyny kazali na dzień dobry założyć takie szaty. Nie ma możliwości, żeby inaczej weszły, więc musiały się pokutać. Wchodzimy. Chcemy wejść do środka, nie, bo jakieś modły są, ale poczekajcie. Wejdźcie tutaj do tej sali. Ten pan, który jako trzeci od prawej strony stoi, tutaj Marcin, Paweł i ten pan, za chwilę przyniósł nam herbatę, ciasteczka i zaczął opowiadać, troszeczkę indoktrynując, ale bardzo tak ciepło, nie narzucając się. Bo najpierw zapytał się, czy wiem, jaka jest różnica między szyitami i sunnitami, tak, bo u nich są szyici. W większości krajów muzułmańskich są sunnici, więc oni są mniejszością. Zaczął tłumaczyć arkana ich religii. Naprawdę, bardzo spokojnie. Później kogoś tam wysłał, aha, skończyły się modły, zapraszam w takim razie do środka. Tu oczywiście jakiś sarkofag, być może ze szczątkami tego mauzoleum. Natomiast samo mauzoleum od środka było wybite takimi drobniutkimi fragmentami luster, które znowu grały. Tu na zdjęciach jest niewidoczny, natomiast no, widok był niesamowity, taki bardzo bajkowo-mistyczny. I znowu kolejna sytuacja. Paweł wziął Święta Księga Islamu, czyli Koran, dziękuję. Nie wiem, czy to był dokładnie Koran, czy to były jakieś wyimki. W każdym bądź razie podeszła dziewczyna, więc się przestraszyliśmy, że zaraz będzie nas ochrzaniała, tak? A ona nie. Mówi, a umiesz czytać pismo muzułmańskie, tak? On mówi, że no nie, chciał zobaczyć, chciał sobie ewentualnie zdjęcie zrobić. A ona mówi, to siadaj, to ja ci poczytam. I tu mu czytała. Czytała i tłumaczyła, co czyta. O, tak, po prostu. Zajęła się turystą, tak? Bez żadnego jakiegoś... Także bardzo przyjemne sytuacje. My byliśmy w szoku. Było oczywiście nieprzyjemne, ale to tych nieprzyjemnych to było raptem kilka na kilkadziesiąt naszych.
I to, które trzeba zobaczyć w Shirazie, tylko nie z zewnątrz, a z wewnątrz, czyli różowy meczet, który w środku wygląda tak w pewnym momencie, kiedy słońce pada przez witraże. To jest chwila, to jest godzina, półtorej godziny. Później pan, który o to dba, zamyka okiennice, żeby nie zniszczyć tych witraży. I on je otworzy następnego dnia rano. Bo akurat to słońce pada tutaj rano. Piękne zdjęcia, oczywiście podretuszowane troszeczkę przez fotografów, możecie Państwo zobaczyć w internetach. Różowy meczet. Różowy meczet Nasir Ol Mulk. I to był chyba z takich obiektów naszych zwiedzanych koniec. Teraz kilka takich już leciutkich. To też jest Shiraz. Jedna z restauracji. Znowu mamy te takie łóżka, gdzie sobie zalegamy i jemy, ale witrażowo, więc to robiło też swój akcent. Trochę jedzonka w różnych miejscach. Proszę Państwa, bardzo dużo ryżu. Ja byłem zdziwiony, że w Iranie je się tyle ryżu. Słyszałem z wielu różnych źródeł, że dobrze przyrządzony ryż, który jest hodowany tam, jest najlepszym ryżem na świecie. Oczywiście ryż zaprawiony szafranem, tak? Obowiązkowo szafran też można sobie zakupić. Dużo mięsa, dużo takich warzyw typu właśnie ziemniaki, pomidory gdzieś tam się pojawiają. Mięso jakie? Pyszne rzeczy, naprawdę pyszne rzeczy. Zupki ryby. Na Keszyn właśnie mieszkaliśmy u takiej rodziny, która nas karmiła tym, co sami przygotowali. To był matka, syn i chyba jeszcze córka, znaczy jego siostra. We troje obrabiali nas, 15, przygotowywali nam posiłki, śniadania i kolacje. Więc to, co jest tutaj, to my poszliśmy do nich do pokoju, rozłożyli taką ceratkę, na tej ceratce talerze i wszyscy rękami oczywiście sobie nakładali, jakieś oczywiście w salonie. Każdy jadł to, co chciał. Jak zabrakło, to dokładali. Ale też są rzeczy, na przykład to, co jest w środku, tutaj to pomarańczowe takie, to jest gdzieś tam w restauracji za małe pieniądze, 10-20 zł. Kupa ryżu z jakimś sosem, można było się najeść na długą połowę dnia, tak? Już nie wspominając o tych falafelach, które jedliśmy. Przyprawy, proszę Państwa, przyprawy. Gdziekolwiek jadę, przyprawy są rzeczą najważniejszą. Moja siostra, która piecze, każe mi kupować cynamon, każe mi kupować wanilię, więc zawsze mam zlecenie. Ja oczywiście pieprz, papryka to są podstawy, które są. Tutaj kładki róż. Do herbaty, do ciasta używane. Coś, co wcześniej, czego wcześniej nie widziałem. Mówiłem o tym, że w Isfahanie można kupić ciekawe rzeczy. Jak myślicie, z czego Państwo, z czego jest zrobione? Kryształ. Nie, kryształ. Emaliowane. Porcelana. To są metal, tak? Metalowe miski emaliowane, zdobione. Był taki pan, który nawalał w miseczkę i podpalał ją i ją kształtował. Niesamowita rzecz. Żałuję, że sobie nie przywiozłem. Następnym razem. Pięknie wyglądające. Nie wiem, czy można z tego korzystać. Szkoda korzystać, prawda? Ale wygląda pięknie wizualnie. No oczywiście są dywany, piękne dywany i dużo tańsze niż u nas. I teraz ciekawa rzecz. Wśród tej naszej piętnastki była dziewczyna, która miała dwie walizki. Walizkę małą, walizkę dużą. Walizka mała była ciężka, walizka duża była lekka. Pytamy Alina, po co ci ta walizka, jak ona jest taka na lekka? Dywan. Na dywan. Jak na dywan? Bo chcę sobie kupić dywan. Podłapał to mój kolega, mówi, a zmieści się ten dywan i jeszcze mój? No, spróbujemy, tak? I oboje wyjechali z dywanami. Ona sobie kupiła taki malutki metr na 80, czy tam trochę... On trochę większy, chyba 2 metry na 1,50 m, coś w tym stylu. Fantastyczne wełniane dywany. Można przybić. Proszę Państwa, to oni to tak składają,
Jak jest ciężki, to wyślą. Jak jest lekki, to tak składają, że to nam się zmieści w pół walizki, tak? Także ona wrzuciła do tej dużej walizki dwa dywany, żelazko i suszarkę, bo te rzeczy miała. I z tym przyleciała do Polski. A to jest nasza perska rodzina. Pan nie jest Persem, bo pan jest Tadżykiem. Pani chyba jest rodowitą Iranką. I u nich właśnie kupili te dywany. I to jest ostatni slajd. Nie, przedostatni, przepraszam. To jest ostatni slajd. Mówiłem, że jeżeli rewolucja to kobiety, tak? Zobaczcie państwo, jak pięknie one wyglądają i jak różnorodnie. Ta zakutana to jest z wybrzeża. Im bardziej na południe, im bardziej na wschód, tym bardziej konserwatywnie, ale też inny sposób zakrywania twarzy. Te panie z takimi nitkami to w ogóle gdzieś bazar z Shirazu, Isfahan, Kerman, Isfahan, Kerman. Kolorowe, bardzo intensywne. Jak patrzy się na te kobiety, to Persja jest kobietą, proszę państwa. To nie ulega wątpliwości. Dziękuję bardzo.